Andrzej. Słynny Andrzej. Tak się nazwałeś na YouTubie. Patrzcie, siema mordy. Dopa, już nie jest słynny Andrzej. A jak? Teraz jest Andrzej Alchemik. Andrzej Alchemik, to by się zgadzał. Bo ktoś mnie jebał za to, że to zakupy. Zakupy. Jak jesteście w Pile, polecam. Nie wiem, tam na Bydgoskiej jest taka fabryka wód. Bardzo dobre żady przed cenami podwyższonymi jeszcze. Teraz chodźcie, pokażemy wam, jak wygląda pirohit po wyprzedażach. W sezonie widzieliście, tutaj ruch jak na Marszałkowskiej. A teraz cisza, spokój. Patrzcie tutaj, pakowalnia. Puściutko. Pusto. Ani żywej duszy. O, stołek prezesa, proszę bardzo. Tutaj był prezes drugi. O, o, lokalne graffiti. Pusto. Pusto. Idziemy zobaczyć. Zatowarowanie zaczyna się już od lutego. Tam jest zamówione dość dużo C4-eczek i dumbumidu. No cóż, przejdźmy sobie tak najpierw. O, ty zawsze chciałem się poczuć jak taki, wiecie, pan ważny. O, przełączę sobie tryb. Udy. O, przełącz się. O, jest. Pozostałości. Co to już w ogóle, stare jak świat. Uszkodzona. Uszkodzona rakietka, no. Zdarza się. Znaczy ją jest bardzo łatwo uszkodzić. Wystarczy mocniej uderzyć i to odpada. To nie jest X-Planet. Co my tu mamy? O, panta. Patrz pan, panta. Panda, panda. Panda, panda. Z któryś mi się dobrze strzelało, te nie. O, tego w ogóle nie było na sklepie. Widać czego nie było na sklepie, bo to nie poschodziło. W ogóle. W ogóle. Screamowych też nie było, bo nie zeszło nic. Warre Wolf, fajna wyrzutnia, ale nie było na sklepie, bo zobacz ile jest. Doom Boom Shape'y. To wiem, że jest jeszcze. O, tego nie ma. To jest. Alfy. No nie ma no. Ekstazji. Michał będzie potem liczył, bo jeszcze patrz. Stare rury. O, bomba. Bomba co? Kazia nie ma. Kazio tutaj dbało o porządek, nie? Kazio jakby... O, supernowa jest nawet. Gdybym wiedział, to bym kupił. Autograf. O kurde. Autograf od Makochanego, nie ma sprawy. Tu mamy... Patrzcie, jakie rarytasy się trafi. Pandemia od Piromaxa. Wlepy. To czy dostaniecie wlepę, czy nie dostaniecie wlepy, to wszystko zależy od Michała. Michał, ty jest stary, moczy mordo. O. Puściutko jest to. Tu zostało z emiterów. Pytacie się kiedy, o, co ja, patrzcie, o, PS trójki. Ale to do Mystery Boxów będzie szło. Te kałasznikowe. TP2-eczki, eksploderki, to jeszcze idzie. Do Mystery Boxów jeszcze będą trafiać, o, takie petardki jak Delowarana 2016. Będą trafiać petardki Nitrate. Będą trafiać petardki Thunder Master. Torpedka jedna sztuka. PS5-eczki, to będzie tylko w Mystery Boxach. O, a tu pikolaki, o. Sezon, Kazik, Parobek, Aquascaping. O, jak ja kocham te lokalne te, o. Jeszcze fungę szlagi. O, patrz co tu jeszcze jest, to chyba jeszcze jest na sklepie, tak. No. Tylko te drogawe są. O. Taki obchód robimy, przyjechaliśmy tutaj po sezonie, po wyprzedażach, zobaczyć co tutaj zostało, jak to wszystko wygląda. No, zakończyć sezon 2020 i otworzyć, jak to się mówi, 2021. Rzecznie, kulturalnie, dymki. Dymków to jest. Od Jorge, te są bardzo fajne. Od Gao. 7 minut się palą. A widziałeś te puchy? Ile ta pucha ma? Gramatury. Ale nie jest ciężka. Nie jest ciężka. No, po jeden, ale nie jest ciężka. O, są single, widziałeś? Będą niebawem na sklepie.
Jest Titan i Chaos. To chyba te 3. O, a w tym roku będziemy katować Rac. Lonty. No dobra, idziemy na dół. Obejście zrobiliśmy, zobaczyliśmy jak to wygląda. No dobra. Siema. No, nasza noclegownia. Pokażę wam jak to mniej więcej wygląda, ja powiem wam. Pokazywałem wam wcześniej wyprzedaż w Pirohicie, jak to wszystko wyglądało. No i trzeba było po prostu jakoś tak, wiecie, delikatnie opić imprezkę, taka delikatna, ciutkę, mała, w gronie lokalnej, żeby było opić udany rok, żeby 2021 był lepszy. Śpimy sobie w takim apartamentowcu, cały jest dla nas, taka hacienda, no, o, taki luksus. Nie pytaj to ile to kosztowało, prezes stawiał. O, widoczki. No. A tam na dole jest Andrzej Gołota. O. Tak to wygląda. Mieliśmy challenge, który narąbany przejdzie po tych belkach do końca, ustawi zegarek i wróci. Ale nikt nie był odważny, żeby w stringach chodzić i żeby na dole świecić klejnotami. No tutaj schody musicie przyznać, że są takie dość ekstrawaganckie. Ekstrawaganckie, czyli jak ktoś za dużo pochlał, to nie był w stanie tu wejść. Trzeba zajść sobie po nich. Tutaj jest łóżko dla dziewczynek. Dlaczego? Strasznie strzela. O, wszystko jest. Kuchnia, full wypas, lodóweczka. O, proszę bardzo. Shower room. Luksus po prostu, luksus. O, telewizornia. Idziemy sobie usiąść. O. Boguś się wykosztował, nie Andrzej? No. Miałbyś tutaj więcej ekipy, no ale wiecie, restrykcje, te sprawy i te w ogóle to maksymalnie tylko my mogliśmy być. No, nie będę gadał, bo nie wiadomo kto jeszcze ogląda. Przyjechaliśmy sobie po prostu tak, wynajęliśmy sobie apartamentowy, cały domek dla nas. I Andrzej ogląda telewizję pijąc bezalkoholowej. I w ogóle fajnie jest. No. Plany są fajne, niedługo wam o nich opowiem, jak to ma być w przyszłości z rozwojem. Sieć sklepów Pirohit może wreszcie rękę kopnę i zacznę robić to co lubię, czyli fajerwerksy. Ale to są plany na ten rok i może się uda wreszcie, pójdziemy na szerszą skalę. No, więc to taka zapowiedź po prostu tego co będzie w przyszłości. No może nie niedalekiej przyszłości. Dobrze, że ja nie jestem wysoki. To mi się bardzo cholernie podoba. No, u babci to są stare takie, nie wiem jak to nazwać, tregle. Nie tregle, ale takie śruby. U babci kiedyś takie były w stodole. Tak. I zawsze na tym się wieszało grabie, kosy. I się na tym buszowało. Dobra, mordeczki, ja kończę, żeby nie był za długi ten odcinek. Część imprezy wam nie nagrywałem. Z dwóch powodów. Impreza była zacna. Jasz urządzał sobie listwa challenge albo teksty, gdzie jest mój gaz za 20 zł. Takich rzeczy się nie nagrywa. Ja bym zresztą chciał się zobaczyć. Ale drugi powód. O dziwo, kamera się zawiesiła i nie wiem w którym momencie skończyłem wam gadać. Ale przytoczę to jeszcze raz, że imprezka była fajna, lufa, nie lufa challenge, tylko listwa challenge w wykonaniu jaszczura. Później były memy, znaczy akcje, gdzie jest mój gaz za 20 zł, ale takich akcji się po prostu z jednej strony można byłoby nagrać, ale z drugiej strony wiecie, czasy pandemii i te wszystkie rzeczy i zaraz będzie, że wiecie, zakazy są, a my sobie imprezujemy. I zaraz coś powiem, no Machony właśnie się przyznałeś. Wiecie, ja mam bujną wyobraźnię i nikt mi nie musi w to uwierzyć. Trzymajcie się ciepło i na razie. Do następnych odcinków. Elo, 520.